Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Mamy początek tygodnia, także zaczynamy pełną energią. I dzisiaj Wam pokażę pomysł na trzy szejki z wykorzystaniem różnych mlek, także mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. I pierwszy szejk będzie z wykorzystaniem mleka kokosowego. Będzie to bardzo słodki szejk, który będzie miał właśnie posmak kokosa, do którego dodamy również szpinak. Granole, crunchy owocowe, które możemy na przykład zdobyć w Biedronce, jest bardzo słodkie, bardzo dobre. I banana, który będzie zagęszczał nasz szejk. Także wszystko ze sobą blendujemy, naszą bazą jest oczywiście mleko kokosowe, które niezwykle fajnie się nadaje do deserów i właśnie do szejków. Jeżeli pijecie kawę i chcecie zastąpić zwykłe mleko krowie takim mlekiem, raczej Wam nie polecam, ponieważ mimo że jest słodkie, to raczej do kawy się nie nadaje moim zdaniem, ale do deserów jak najbardziej, właśnie do takich szejków. Także wsypujemy naszą granolę. Pamiętajmy, żeby umyć szpinak wcześniej, ponieważ zwykle nawet na takich mytych szpinakach, na takim mytym szpinaku osadza się piasek, także ja zawsze wolę domyć mój szpinak. Wszystko razem blendujemy i pamiętamy, żeby zmiksować bardzo dobrze ten szejk, ponieważ wsypaliśmy do niego granolę, także jeżeli na przykład zastąpicie granolę jakimiś ewentualnie orzechami, to jak najbardziej polecam Wam dobrze zmienić naszego szejka. I wszystko przelewamy do szklanki. Wyszedł nam taki szrek, zielony płyn, ale naprawdę jest bardzo dobry, przez to mleko kokosowe mamy fajny posmak i naprawdę czuć tego kokosa, także polecam Wam to mleko. No i tutaj macie dowód, że naprawdę szejk smakował. Także kolejnym pomysłem będzie wykorzystanie mleka ryżowego i owoców. Tutaj na przykład jeszcze zagęszczę swój szejk otrębami, pestkami dyni i dodam bardzo aromatyczną pietruszkę i truskawki. Bardzo lubię również winogrona, także do tego szejka również je dodałam, ponieważ będą sprawiały, że nasz szejk będzie jeszcze słodszy. I to mleko ryżowe, które Wam pokazywałam wcześniej, jest bardzo słodkie, także idealnie nada się do kawy, nie musicie już później jej słodzić. Natomiast na temat różnych mlek, jak możecie zastąpić mleko krowie, jeżeli nie tolerujecie takiego mleka, wszystko Wam opowiem w filmiku, który niedługo się pojawi, ponieważ przygotowywałam się do tego filmiku i wszystko Wam chciałam powiedzieć o każdym z mlek, które ostatnio piłam, stosowałam i powiem Wam, że naprawdę się bardzo dobrze czuję, także takie szejki naprawdę fajnie współgrają z takim mlekiem, ponieważ one są słodkie i naprawdę myślę, że tutaj można sobie urozmaicić jadłospis. No i mamy gotowy szejk. Pamiętajcie, żeby dobrze zmienić tego szejka, ponieważ mamy tutaj winogrona, które mają pestki. Kolejnym pomysłem i już ostatnim będzie wykorzystanie mleka sojowego albo na przykład mleka tutaj migdałowego i mango. Mango musi być oczywiście bardzo dojrzałe, bardzo słodkie, także pamiętajmy, żeby w sklepie albo wziąć bardzo miękkie, ale nie takie nie przedojrzałe, niezbyt dojrzałe. Może sobie poczekać i również to się tyczy awokado. Wybieramy również kiwi, żeby dodać troszeczkę witaminy C do naszego szejka i na przykład orzechy. Ja wybrałam orzechy nerkowca, ponieważ na te orzechy nie mam alergii. Także tutaj wszystko pokroję w kostkę. I tak jak Wam pokazuję tutaj teraz, nasze awokado musi być niezwykłe, mięciutkie, prawie z niego musi powstać takie masło. Dzięki temu różnego rodzaju pasty czy szejki będą jeszcze lepsze, czy nawet do sałatek takie awokado miękkie jest bardzo dobre. No i wszystko przelewamy do naszej szklanki. Jak widzicie, naprawdę mamy taką budyniową konsystencję i to jest bardzo odżywczy szejk, także nawet połowę szklanki Wam wystarczy. No, także to są moje pomysły na szejki. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takich pomysłach. Ja czekam na Wasze. Kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało i trzymajcie się w następnym filmiku. Hej!